Damian Majewski, dzień dobry Damian. Dzień dobry, witam, siemanko. Witam. Jesteśmy w Nastula Club, zajęcia prowadzisz chyba dzisiaj, tak? Tak, ale dzisiaj tylko prywatne, mam dwa treningi, więc to szybka akcja i no i lecę odpoczywać wreszcie, po całym tygodniu. Sobota to taki mocno pracujący dla Ciebie dzień, czy raczej właśnie zajęcia przed południem, potem już luz? Nie, szczerze mówiąc to dzisiaj wyjątkowo teraz sobie tak poustawiałem, ponieważ no w tygodniu mam straszny zapierdziel, bo na razie chwilę walkę odpuściłem, bo dostałem angaż do filmu. Taką fajną rolę, więc skupiam się na tym, naprawdę bardzo mi na tym zależy. No i później dlatego mam chwilkę wolnego teraz w weekend, to staram się to wykorzystać, prawda, na swoje tematy. No. Jaka rola, jaki film? Nie mogę jeszcze powiedzieć, rola fajna, ale oczywiście gram tego złego. Tak? jakby nie powiedzieć, pewnie pewnie przez to, że wyglądam jak wyglądam. No, ale jaki film jeszcze nie mogę niestety powiedzieć, ale... Fajne, no myślę, że będzie fajne i fajnie, bo idzie na cały świat, nie zamyka się tylko na polskim kinie, w szczególności on chyba nawet nie będzie w kinie, no dobra, no nie będę mówił, nie mogę za wiele, bo nie wiem co mogę, tak prawdę jest z zakończeniem przeczytałem umowy i potem będzie słabo jak się coś wyda. Wielu zawodników sportu walki ma jakieś epizodyczne role, często czasami są to bardziej rozbudowane role, można na tym zarobić, tak zapytam z ciekawości? Tak, jak najbardziej. Zależy na jaką rolę, prawda? No bo wcześniej grałem taki epizod, no to no nie powiem, no nie były to kokosy, bardziej to zrobiłem dla pamiątki, a tutaj fajnie w ogóle przez przypadek się dostałem, bo mnie kolega wyhaczył, prawda, żeby potrzebowali takiej postaci wytatuowanej, wyglądającej, nie wiem, chyba jak bandyta. Fajnie, szkoda, że mnie tak określono, ale no fajnie, że się dostałem. No i tutaj już są większe pieniądze, no bo to już jest rola jako aktorska, prawda, no ja nic z aktorstwem nie miałem wspólnego, prawda, no ale się dostałem, fajnie, jakoś jednak podołałem temu wyzwaniu na castingu i no i super, no teraz to będzie zajebista pamiątka dopiero, no. To jest tak, że dostałeś scenariusz i powiedziano Ci, co masz robić, ćwiczysz i ktoś to sprawdza? Dokładnie, tak. Dostajesz scenariusz, zapamiętujesz tekst, idziesz później i masz go odegrać, prawda? Więc fajne wyróżnienie, no bo wiem, że parę osób tam było na tym castingu i, no i wybrali mnie, no więc zajebiście. No i może to się uda w przyszłości jakoś dzięki temu bardziej wybić i nie wiem, może do fajnego mat się dostać i pomóc Kasiuszowi wyjaśniać tych wszystkich jego oponentów. Do tego wrócimy, ale zapytam Cię jeszcze, bo też ciekawy wątek poruszyłeś, że dla zawodników sportu walki to jest jakaś dodatkowa rzecz, która jest oprócz kariery, czy powiedzmy prowadzenia zajęć. Ty prowadzisz live'y dość bardzo, powiedziałbym, oglądane, masz swoją publiczność, rozmawiasz i też wyjaśniasz w tych live'ach. Zadałem sobie trud przeglądnięcia kilku. To jest tak, że po prostu jesteś obyty z kamerą w takim wypadku, tak? Bo często jest tak, że zawodnik staje przed kamerą i gubi wszystkie myśli, bo myśli o tym, co w kamerze widać, tak? Nie myśląc nad tym czasami, co się mówi. Jasne, rozumiem. Właśnie powiem tak, no mnie zupełnie kamera nie stresuje, prawda? To znaczy tak, każdego na początku stresowała, ale ja staram się o tym nie myśleć, prawda? Nie, staram się o tym nie myśleć, być sobą. Ja mówię to, co mi ślina na język przyniesie. Nie zastanawiam się nad tym, prawda, że o kurde, bo potem to będzie w telewizji, prawda, czy ktoś może to usłyszeć. Nie zastanawiam się nad tym, no. A live zobaczyłem u Kasiusza, bardzo mi się to spodobało, a że gram w gry komputerowe, no to stwierdziłem, że czemu by tego nie robić, prawda, żeby sobie ludzie poglądali, gram tak samo i właśnie ze swoimi widzami, no i przy okazji mogę wyjaśnić. Ja ludzi nie wyjaśniam, ja nie jestem taką osobą, ja jedynie o kim wspominam, to o Marcinie, tym nie będę go już obrażał, najmanie, bo po prostu młodsza publika nie pamięta, jakim on gniotem był wcześniej, prawda, ile złego zrobił, ilu z prawdziwych sportowców naobrażał, z Saletą co zrobił, no to już ważne, to już no też no nie będę może już tego poruszał tutaj, no ale tak jak mówię, jest to strasznie przykre, że taka osoba po prostu... Dzień dobry, fajne spóźnienie. Dzień dobry. Tak, że taka osoba teraz ma jakichś swoich fanów, prawda? No kiedyś to było śmiane się z niego. No jak można nazwać osobę, która sprzedaje swoją godność w sportach walki? No wiemy jak, prawda? No w sportach walki, ogólnie osobę, która sprzedaje swoją godność. Prostytutki, takie rzeczy, no więc dla mnie to jest taka osoba, no i to jest to straszne po prostu, że on w tym momencie ma swoją rzeszę fanów. Za co? Za co? Za to, że tak jak mówię, ludzie potrzebują ciągle nowych emocji. Byłem na początku boks, potem weszło MMA, teraz walki na gołe pięści, co jest super, bo mi się akurat to bardzo podoba, no ale ludziom jest ciągle czegoś mało. To samo było z fajem MMA. Było tak, że była patologia, wyzwiska i w ogóle tam no tragedia, prawda, to co się wcześniej z tym kojarzyło.
I nagle wjeżdża Najman, rycerz na białym koniu, i który bardzo dobrze manipuluje publiką, jest nagle elokwentną osobą, nie przeklina, jest super, udaje dobrego wujka. A taki nie jest. Nawet wystarczy zobaczyć sobie wywiady, czy z Fanfarą, czy jak Adamka obraża, czy wielu naprawdę innych wspaniałych sportowców, którzy życie poświęcili, zdrowie ku temu, a ta osoba po prostu... No teraz kreuję kogoś, kim nie jest. Kim nie jest, jest to straszne. Naprawdę jest to straszne, ja nie mogę na to patrzeć. Dlatego ja tylko i wyłącznie jego temat poruszam na tych live'ach. Ja nikogo nie obrażam, do wszystkich mam szacunek, a mówię, ale no nie do tej osoby. Do tej osoby po prostu nie będę miał szacunku, bo jest dla mnie zwykłym... jest po prostu niefajną osobą, no. Ja jeszcze nawet nie zapytałem cię jakby nie głównego motywu wywiadu, a ty sam wszedłeś na ten temat. Ja po prostu jak jego temat słyszę, to mnie krew zalewa, naprawdę, no serio, no nienawidzę tej osoby, nienawidzę tego typa i po prostu bardzo się cieszę, że Kasiusz będzie mógł go ośmieszyć w swojej dyscyplinie, bo tu ludzie naciskają na MMA. Żadne MMA, niech go ośmieszy właśnie w boksie, no niech pokaże, że żaden z niego nie jest bokser, jest to zwykły gniot, no. Nigdy nie walczył z dobrymi zawodnikami, zawsze w rekordzie tych ludzi, których miał, no to są ludzie z samymi ujemnymi rekordami w boksie jeszcze, tak? Gdzie w boksie naprawdę się liczy ten rekord. Nie, no tragedia, naprawdę, no tragedia. W ogóle aż się zdenerwowałem znowu. Jak spokojnie, słuchaj, dojdziemy do tego, ale tak, jest pojedynek z Kasiuszem, tak, bo widzę, że to cię głównie motywuje, pojedynek w boksie. Ja wczoraj akurat byłem w Legia Fight Club, rozmawiałem między innymi z Michałem Olasiem, pytałem go o opinię na temat tego pojedynku. On twierdzi, że faworytem według niego jest Kasiusz, patrząc na umiejętności bokserskie. A co ty myślisz w ogóle o porównaniu warsztatu Marcina Najmana i Kasiusza, skoro już poruszyłeś ten temat i przejąłeś stery prowadzenia wywiadu? Nie no, słuchajcie, no jaki tutaj w ogóle warsztat? No z kim Marcin walczył? Z nikim. Wystarczy zobaczyć, z kim Kasiusz na przykład walczył, prawda? Ja tutaj nie mówię, bo go lubię, kogo nie lubię, tylko obiektywną opinię wyciągam. Ma chłop zrobionych 50 walk amatorskich, walczył z chłopakami, którzy teraz biją się na ringach zawodowych i naprawdę mają osiągnięcia, i z nimi wygrywał, no. Więc bez dwóch zdań ma tutaj 100 razy większe doświadczenie, może nie, no bo nie walczył zawodowo, ale walczył o wiele lepszymi zawodnikami, więc tutaj w ogóle nawet nie ma co porównywać Marcina, który wychodził z kelnerem takim, że po prostu wyglądał jakby był w ciąży i się sam kładł, prawda, po jednym dobrym ciosie, gdzie na przykład... No nawet z paroma moimi kolegami Kas już walczył i no wystarczy zobaczyć, on chyba nawet tam wicemistrza, w ogóle walczył w tej WBC, WSB, WSB, przepraszam, ja tak nie kojarzę tych lig, co tam się już w ogóle ciężko dostać, prawda? Ja oglądałem jego walki, w zasadzie większość, nie ma chyba walki, która jest dostępna i bym nie obejrzał, bo też chciałem jakby zapoznać się z warsztatem, tu nie ma jakby tematu, ale tak, jest różnica wagi, tak? Marcin Najman jest ogranym, doświadczonym facetem, który wyjdzie przy dużym audytorium i zrobi to, co ma zrobić, tak? Czyli będzie gdzieś tam starał się trafić Kasiusza. Ty uważasz, że na przykład jeden cios nie może zadecydować w tej walce? Jakby to powiedzieć, a Marcin kogoś trafił w ostatnich czasach, bo on został jedynie trafiony przez kulturystę. Mówi, że jest sportowcem, został trafiony przez kulturystę. Ja sobie nie wyobrażam, jak on to w tym momencie ma zrobić, prawda? Jeszcze ściemnia cały czas, że on tutaj, najlepszy tekst to mi się podobał jego, że jego teraz to same kliniki rehabilitacyjne sponsorują, no. Po to to gada, że jak dostanie wpierdol, żeby potem znowu było wytłumaczenie. No to jest na takiej zasadzie, naprawdę, no. Więc ja w ogóle nie widzę tu szans Marcina. Myślę, że Kas już od razu presję na nim wywrze i, no i spuści mu łomot, no, na co ja bardzo liczę, naprawdę bardzo liczę, nie mogę się już tej walki doczekać, no, jestem przeszczęśliwy, że ona jest w boksie, naprawdę. Właśnie wybór też jakby powiedzmy areny, tak, bo ring wiemy, jak każdy zawodnik, który boksował, wie, jak się zachować w ringu, klatka jest specyficzna, dogonić faceta, dojść, czy powiedzmy wykonać akcję, którą normalnie robi się między linami, jest bardzo trudno w oktagonie, dodając jeszcze do tego, że to jest większe pole walki niż jest standardowy ring, tak, chociażby albo duży nawet ring, to jest dużo większe pole walki, co ty o tym myślisz? No myślę, że nie będzie miał tutaj dużego to znaczenia, prawda, bo no myślę, że Marcin, no szczerze mówiąc ciężko mi cokolwiek powiedzieć, jak mu się tutaj opinię wydać, no myślę, że nie będzie miał tutaj to dużego znaczenia.
Bo w szczególności, no myślę, że Kasiusz od razu na nim wywrze presję, ten zacznie spieprzać po klatce, prawda, no a widać po Marcina walkach, że tam, no nawet on z samym uciekaniem już może przegrać, no bo do, albo coś mu się z nogą dzieje, albo coś, no więc, no myślę, że to nie będzie miało żadnej różnicy, no. Nie, ciężko mi coś powiedzieć na ten temat, bo szczerze mówiąc, no nie wiem, ja myślę, że to będzie tak, że Kasiusz z niego po prostu wjedzie, zagoni go pod siatkę, spuści mu w pierdol i tyle, pójdzie do domu i pójdzie na melanż, no. No właśnie o tym melanżu już zakończyłeś i do tego chciałem od razu przejść, bo to jest kolejny element, czyli przygotowania Kasiusza. Powiedz mi tak naprawdę i ty go znasz i wiesz, czy on faktycznie kompletnie nie trenuje, przychodzi, coś tam porobi i wchodzi do walki, czy faktycznie, bo wiesz, sprawa robi się groźna teraz, tak? Walczy z zawodnikiem wagi ciężkiej, było nie było, to są ciosy. Nawet powiedzmy raz do roku komuś może coś wyjść, albo raz na parę lat może komuś coś wyjść, jeśli tak, taką masz opinię, no bo ja powiedzmy tym się posiłkuję, że po prostu rzuci cepa i na przykład ten cep dotrze dokładnie tam, gdzie miał dotrzeć. Co wtedy? Nie, jasne, no to tak jak mówisz, no to są sporty walki, może coś tam rzucić, może coś wejść, no więc ja na miejscu, no powiem tak, no nie trenuję, przychodzi raz na jakiś czas, on ani nie robi techniki, ani nie robi worków, przychodzi po prostu do mnie na sparingi i się trzaskamy i to tak wygląda, no takie są jego przygotowania. A lekceważy rywala? No w ogóle no raczej chyba tak, no raczej można nazwać to lekceważeniem, jeżeli ktoś się zupełnie do tego nie szykuje, prawda, i imprezuje cały czas, no więc no mówię, on jeszcze na sparingi często przychodzi wczorajszy, jakby to powiedzieć, a szczerze mówiąc lepiej mu idzie niż normalnie. Ja się śmiałem, że on powinien przed walką pójść się nachlać, a potem wyjść tak do ringu, bo szczerze to się fajnie, lepiej jeszcze bije, no. Pamiętamy to zdanie, wolę jego pijanego niż ciebie trzeźwego, które usłyszałem kiedyś od jednego z trenerów. No dokładnie, no serio tak jest. No ale mam nadzieję, że tu się przygotuje, że weźmie sprawę poważnie, no bo no jest to dla niego też mocno ambicjonalnie podchodzi, no bo też go tak samo nienawidzi jak i ja po prostu i musi go ośmieszyć na maksa, musi pokazać, że po prostu Marcin Najman jest nikim i w sportach, no tylko, że on teraz będzie miał wytłumaczenie z tym MMA, no ja mówię, to jest manipulacja. Pulant straszny, no ale trudno, no przynajmniej zrobi to dla starszych fanów, bo to młodsza publika tego nie pamięta. Ja nie mam do nich o to pretensji, tak, no bo z kogo oni mają pamiętać? Oni go znają tylko z swoim MMA, gdzie już Marcin był elokwentną, fajną, super dziadkiem, prawda, no bo aż no, rzeczywiście idzie go polubić nawet po tych wypowiedziach, jego, jakby go ktoś nie znał. Ja wiem wszystko, że to jest manipulacja, no i po prostu mam nadzieję, że Kasiusz już weźmie to do siebie mocno. I naprawdę się przygotuje na 100%, że już nie będzie chlał przynajmniej 2 tygodnie przed walką, tylko, no, tylko wjedzie w niego, zrobi swoje i niech wtedy idzie na melanż, ja nawet z niemu i pójdę postawię, sam, aż z tego szczęścia naprawdę z nim pójdę i sobie przybaluję, no, jak on go po prostu tam poniży. Damian, ja się nie chcę bawić w adwokata diabła, bronić Marcina Najmana, ale z drugiej strony jest też facet, który pokazuje styl życia młodym ludziom, który nie jest sportowy, tak? No bo też musimy to sobie powiedzieć, że są tutaj dwie strony medalu. Jedna to jest oczywiście w twojej opinii Marcin Najman ten zły i w opinii wielu ludzi też, bo ludzie też mają powiedzmy jakiś taki podobny ogląd. Publiczność się podzieliła generalnie, ale co z wzorami Kasiusza, bo on mówi to lekceważąco. Ja zastanawiam się, czy to wszystko, co mówi, czyli powiedzmy to, że nie trenuje, nie robi i tak dalej, czy to jest faktycznie prawda i czy ten melanż jest dla niego tak ważny, że na przykład na ten okres czasu pojedynku, który będzie bardzo ważny, bo trzeba zawsze zakładać dwie strony. Ktoś wygra, ktoś przegra. Załóżmy, że Kasiusz przegra. Co wtedy? Albo to zacznę mówić tutaj właśnie, że jak młodsza publika potem na to patrzy, kto jakby ma lepsze podejście, lepszy przekaz. Jak najbardziej. Ja tutaj nie mówię. To pod względem tego super, że Marcin ma takie podejście, no bo rzeczywiście uczy dzieciaków, co jest, co oni się, no nie oszukujmy się, ktoś, kto ogląda te gale, potem zachowuje się praktycznie tak samo, dla nich to są wzorce, więc ja tutaj wyraziłem na początku swoją opinię o nim jako o człowieku, a to, co on robi, według mnie jest naprawdę bardzo fajne, jest dobre, bo ja sam bym, jakbym miał taką okazję, sam bym nie wszedł, bym tam nie przeklinał, starał się pokazać coś innego, po prostu niż patologię. Ja tego nie popieram, a to, co robi Kasiusz, imprezy, on się bawi życiem po prostu. On się bawi życiem w tym momencie, on mówił, on sport zakończył, ma teraz na to pieniądze. Grono jakichś fanów, którzy mu tam jakoś pomagają, on to dla nich robi. I się bawi tym, no. Bawi się tym, a to, jakie jest jego podejście do życia, to jest jego podejście do życia. Ja nie będę się w to wtrącał, nie będę tego negował.
Ja powiedziałem, on się trzyma po prostu pewnych zasad, których ja powiedziałem, że ja też mam swoje pewne zasady, których nie przekroczę, ja nie jestem ani gangsterem, ani nikim takim, ale pewne zasady mam, których po prostu nie przekroczę i jak ktoś przekracza, to już jest automatycznie wywalany z mojego towarzystwa, z mojego życia. A Kasiusz nie ma i za to mam pełny szacunek do niego. Ja nie powiem, szczerze mówiąc, ja Kasiuszowi to mówiłem na początku. Jak ja go jeszcze nie znałem, też mi przeszkadzał jego styl bycia. Ale mówię, to jest show biznes. Prawda? To jest show biznes, on ma się sprzedać i on to robi, on się sprzedaje. Dlatego mnie śmieszą te... dobra, bo nie chcę przeklinać. Śmieszą mi ci ludzie, no właśnie myślę, że nie trzeba robić tego, żeby były też zasięgi. No ale trudno, no, nawet nie chcę. Dobra, zaraz tam kurwę jakąś rzucę, no. Dobra. Ale i coś miałem powiedzieć i zapomniałem co. No, ale no, właśnie śmieszne to jest to, że ludzie przychodzą, tak jak Paweł Tyburski, który na przykład, tak jak mówię teraz już obiektywnie, nie kogo lubię, z kim się zadaje, z kim się nie zadaje, super zawalczył, naprawdę, wielkie gratulacje, fajnie. Bo właśnie też chciałem o tym powiedzieć, nie spodziewałem się, naprawdę zajebiście. Ale on przychodzi do Fame MMA, czy tam inni ludzie i oni są zaskoczeni, że ktoś coś powie, jakieś słowo i potem spotykają się z wyzwiskami. No kurde, jest to show, macie zrobić show, więc jeżeli ktoś nie kuma tego, na jakich to jest zasadach, no to niech tam po prostu nie będzie, tak? Więc... To był trener Okniński, którego doskonale znasz, wziął krzesło, trzasnął krzesłem, rozbił led za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak twierdzi organizacja Fame MMA. Wczoraj robiłem wywiad z szefem organizacji i twierdził, że wystawią Oknińskiemu rachunek za ten led. Muszą być jakieś granice tego. Rachunek, no on ma dużo jeszcze innych niepopłaconych rachunków, więc to będzie jeden z tysiąca rachunków, któremu wystawiam i pewnie i tak tego nie zapłaci. Ale on się tam odnalazł, poszedł, zrobił show, właśnie o to chodzi. No. Kto ma, możemy mieć to za złe, jak cały internet huczy o tym, że pan Mirek rozjebał jakiś klosz czy coś tam, prawda? Czy wszedł w masę lwa z karabinem i zaczął tam strzelać. No to w tym chodzi, poszedł, zrobił show, super. Niech tak robi, nie zrobił w tego chamski sposób. No dobra, no może tam przesadził, że tam coś rozpieprzył, nie? Ale to ja akurat o tym nie wiedziałem. Ale właśnie na tym to polega, prawda? Na tym to polega. A teraz mówię, no się ludzie spinają do tego Kasiusza, on mu kolejkę ma taką, że hej, dlatego mówię, fajnie jakby po tym filmie mi się udało, to ja bym mu pomógł chętnie wyjaśniać ich w tej kolejce. Więc oni tego nie kumają po prostu, no tych zasad, do co mówi na przykład Don Casio Król, kurwa, czeblade, on nie jest taki na żywo, prawda? On nie jest taki na żywo, on tak tego nie robi, on to robi, bo ludzie chcą tego oglądać i niech po prostu wszyscy zrozumieją, że... Nakręca się. Dokładnie, on nakręca publikę, co idzie za tym oglądalność, wystarczy zobaczyć na jego zasięgi. Idzie, nakręca, więc wyjaśnione, nie ma w ogóle jakiegoś tematu, na żywo taki nie jest, tego nie robi, bo jeżeli by taki był, to ja bym sam się z nim nie zadawał. Wszystko, no. Myślisz, że to jest dla zasięgów? No, jasne, przecież on nie jest taki, nie jest taką osobą. Wystarczy go poznać, wystarczy z nim trochę czasu posiedzieć i zobaczyć, że po prostu nie jest taką osobą, no, że jest fajnym, normalnym gościem. No, ale że debile tego nie kumają, usłyszą Don Casio Król, kurwa, ich czeblade, ich boli strasznie to, że on potem... Że on tak gada, bo oni myślą, że on naprawdę tak uważa. No to kurde, no jeżeli no nie kumają tego żartu, no to już jest ich problem. Spokojnie, nie ograniczaj się. Teraz tak, zapytam cię jeszcze o jedną rzecz. Paweł Tyburski, też wczoraj akurat przypadkowo i u trenera Oknińskiego właśnie byliśmy w klubie i rozmawialiśmy. Dość wyczerpujący wywiad. Ciekawa historia tego chłopaka i jego brata. To zresztą pewnie wiesz. Natomiast ta historia tutaj zatoczyła koło wokół waszego klubu, ten słynny sparring. Dłuższy czas internet tym żył. No ja też muszę przyznać, że wciągnąłem się właśnie w tą całą historię. Jak ty w ogóle ją dzisiaj z perspektywy czasu oceniasz, jeśli chodzi o zachowanie Tyburskich, przyjazd tutaj, no i to, co się wydarzyło? Jak ja to oceniam? No właśnie tak jak mówiłem, no Paweł trochę nie skumał chyba tego, że to jest show, tak? Chciał, przyjechał, zrobił to. Spoko, no okej, no ja też jestem za czymś takim, że jak ja się czuję urażony, że po prostu jadę i sobie z tą osobą to wyjaśniam, prawda? Ale wyeliminował tym samym zawodnika z gali, tak? No było, nie było też, za tym idą apanaże finansowe i że cały przemysł, który jest, bo to nie jest tak, że wypadł sobie zawodnik, tylko ileś po prostu kłopotów się z tym zrobiło.
Jasne, że tak, ale no myślę, że też to nie miał do końca tego na myśli. Ja już to też powiedziałem, że już powinni dać chłopakom spokój, bo zrobili po prostu show, tak? Nakręcił się tym internet, było co było, trudno. Ja myślę, że jeden i drugi już nie powinien mieć żadnej kary. No mówię, szkoda po prostu, że wszedł tu z takimi emocjami, że od razu chciał to załatwić, bo jeżeli no miałby taki problem, ja mówiłem, zróbcie to po gali, no nie, uwdział się, że chciał to na teraz zrobić, no. Szkoda. Szkoda, że tak wyszło, prawda, no bo kurde, Kas już nie miał okazji tego lupy tutaj wyjaśnić, który to jest następny w ogóle debil taki, że hej, no bo on się kumał z Kasjuszem, to był jego kolega, prawda, a potem dla zasięgów zaczął go, to tak jak ja bym teraz zobaczył, że o, w sumie to się wszyscy wylansowali na tym, że cisną Kasjuszowi, to ja mu nagle chuj pocisnę i będę nagle anty, no i dawaj, Kasjusz, dobra, to możemy, to już może tak zrobię, to mi zasięgi skoczą, dawaj, wyzywam cię w takim razie do walki, nie, no jako następny, no trzeba być popierdolony, powalony po prostu, żeby tak robić. No, a co do tego sparingu, no dobra, no mówię, no było, minęło, no co tam, no każdy wcześniej to, co mówił pod wpływem emocji, spoko, no zrobili to, jak zrobili, ja tu nie mam co wyjaśniać, bo chyba publika już i tak wyjaśniła, więc, no nie, co ja mogę więcej dodać. Fajnie, że przynajmniej tak, powiem szczerze, że myślałem, po tym, co zobaczyłem, dobrze powiedział, z kim on walczył? Z Tańculą. Zobaczył. Z Tańculą, Arkiem. Z Arkiem Tańculą, że dużo ten sparing mu pomógł, bo wiedział, jak on walczy. Szczerze, też myślałem, że będzie tak, że się pójdzie, spompuje w drugiej rundzie. A jak widać, nie spompował się, zrobili najlepszą walkę według mnie. I... Pomijając Amadeusza Ferrari. No ten to następny, kurwa, no co, chodzi się sadzić do Kasjusza, no ja nie wiem w ogóle, o co tu chodzi, naprawdę, jakie posrańce po prostu, serio, no następny i on jeszcze teraz uważa, że jest królem nokautu, no wziął jakiegoś placka walną, prawda, trafił chłopa fartem, no naprawdę, no chodzi i teraz następny wyzywa Kasjusza, a swoje ma za uszami i dobrze wszyscy chyba wiedzą, o co chodzi, więc powinien zamknąć ryj po prostu i siedzieć cicho, bo no, Kasjusz ostatnio to powiedział u siebie na Instagramie, o co chodzi, to wystarczy powiedzieć, że z tymi papierami, więc sam nie jest w porządku, więc niech zamknie gębę, bo naprawdę to jest straszne. Siedzieliśmy jeszcze razem na majówce i on go poklepywał po ramieniu. Byliśmy na imprezie jednej, siedzieliśmy na majówce. O, tu Kas już chodził, wyłaził mu w dupę, że mordeczka tutaj najlepszy, a teraz no ja słyszę w internecie, że zostanie rozjebany król nokautu Amadeusz. No. Nie mam nic do dodania tutaj w zasadzie, Damian. Chyba już poruszyliśmy wszystko. Zapytam cię już na koniec. Podoba ci się ostatnia gala? Bardzo. Bardzo mi się podobała pod niektóre walki. Powiem mi się podobała. Powiem tak, no bo no niektórych no, poziom był cienki, ale no ale czego tu się spodziewać? Tak jak mówię, to jest show. Jeżeli ktoś chce oglądać zawodowe gale, no to bo tak jak tam niektórzy się prują, że o, to nie są zawodowe gale i w ogóle. No jasne, że nie są. Jeżeli ktoś chce oglądać zawodowe gale, to niech sobie obejrzą, prawda? Albo na gołe pięści. Też są fajne emocje. Myślę, że spoko. No jak najbardziej, no. Jak najbardziej myślę, że spoko. Dostaniesz propozycję na przykład od Genesis, bo teraz jest nowa organizacja i walczy właśnie Różal w tej organizacji. Spodziewasz się jakiegoś zaproszenia? Nie, bo na razie dogadałem się z Wotore, że chyba jednak tam zostaje, ale bardzo bym chciał, żeby, bo tam na Wotore się bije taki Eric Olsen, tam skinhead, taki cały podziargany, bardzo groźny, no on w ogóle popka wyzywał, nie? No kurde, wszyscy się tu wyzywają, jakie to są czasy, naprawdę, no. Więc i co, ja mam nadzieję, że ja się zostaję na razie w Wotore, bo trochę są zmienione zasady, są na mój plus, no bo ja jestem Sykowiczem, ja mówię, no nie chcę robić MMA, bo jeżeli chciałbym robić MMA, bym poszedł na sportowe gale. Ale i go zapraszam do walki, bo widziałem, że lubi się prać, lubi dobrą stójkę, więc jakby chciał zawalczyć, to tutaj oficjalnie mówię, nie będę go obrażał, nie będę mu cisnął jakimś chuj, ale go zapraszam do walki, chętnie bym się z nim sprawdził. Ja już mu to napisałem i na Wotore, i pisałem wszędzie, że jeżeli by chciał, to od razu mogę z nim jechać. Wiem, że jest cięższy, wiem, że jest silniejszy, ale bez problemu, bez problemu bym z nim zawalczył. To co, czekam na twoją walkę, czekam na ten film, zobaczę ze szczegółów. Czy i za ocenie rolę, jeśli się ukaże, a kiedy się w ogóle ma ukazać? W połowie lutego mniej więcej już ma wyjść. Jest do oddania na koniec stycznia, wiem, więc zaraz jakoś będzie w lutym i, no i będzie na jednym z takich największych portali serialowych. No.
O co, dziękuję. Słuchajcie, Damian Majewski, przede wszystkim przyjaciel Kasjusza, dzisiaj wypowiedział się na temat Marcina Neimana. Mamy jakby kompendium wiedzy tej strony. Myślę, że Kasjusz już niewiele będzie miał tutaj do dodania po tym, co żeśmy tutaj usłyszeli. No i co, czekamy na dalszy rozwój wypadków. Życzę Tobie owocnej kariery aktorskiej. No i przede wszystkim tego, żebyście gdzieś w tym świecie się odnaleźli i dobrze się czuli. Dziękuję bardzo. I mu pomogę w tym wszystkim. No. Dziękuję uprzejmie. Damian Majewski. Jak Majewski z Majewskim. Dziękuję. Dokładnie.